Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś będzie kolejne porównanie. Będzie to porównanie budżetowych smartfonów do 500 zł. Wybrałem dwa bardzo podobne smartfony. Będzie to Samsung Galaxy Trend oraz LG L5 drugiej generacji. Zapraszam do oglądania. Tak samo LG i Samsung zostały wyprodukowane mniej więcej w tym samym czasie, to jest drugi kwartał 2013 roku. Oba smartfony mają po jedno rdzeniowej jednostce, jeżeli chodzi o procesor, do tego sobie dojdziemy. Czterocalowe ekrany o takiej samej rozdzielczości 480x800. No można powiedzieć, że wymiary są też niemalże identyczne, bo tutaj no, Samsung ma tylko troszeczkę zaokrąglone rogi, LG jest troszeczkę bardziej kanciaty, ale wymiary są niemalże identyczne. Aparaty po piątce, więc naprawdę wybór jest ciężki, jeżeli mamy tutaj do wyboru te dwa smartfony, czy w sklepie, czy u operatora. Ja Wam spróbuję tutaj pokazać najważniejsze różnice, a przy tym też może jeszcze się jakoś tam pobawimy tym smartfonem. Może zacznijmy właśnie od ekranu. Tutaj plusem jest na pewno LG, bo LG oprócz tego, że to jest właśnie czterocalowy ekran, jest zrobiony w technologii IPS-owej i to widać. Chociaż trzeba przyznać, że taki sam Samsung no, nie ma też jakichś złych kolorów. Te kąty widzenia są dość dobre, to jest zwykły ekran TFT. Jednak trzeba przyznać, że tutaj na oko bardzo dobrze wypada w tym względzie LG L5 drugiej generacji. Szkoda, że L5 nie posiada czujnika światła, co posiada właśnie Samsung Galaxy Trend. No, to zwiększyłoby niewątpliwie komfort użytkowania telefonu LG. Czyli moim zdaniem no tutaj na polu ekranu wygrywa LG i przyjmijmy, że jest powiedzmy 1-0. Ale przejdźmy może dalej. Jeżeli chodzi o wykonanie, no tutaj no remis, to tu i tu plastik, więc tutaj nie ma jakichś tam specjalnych wodotrysków i tak dalej. To są takie zupełnie podstawowe właśnie smartfony bez jakichś tam, można powiedzieć, zdobień. No Samsung to Samsung, to wiadomo, tutaj można z kilometra zobaczyć, że to Samsung. No i LG też, obydwa mają przyciski fizyczne na samym tutaj dole urządzenia, nawet tutaj przyciski, jeżeli chodzi o przycisk włącz-wyłącz, zablokuj, odblokuj. Tu jeszcze mamy wejścia na kartę SD w Samsungu. Po lewej stronie mamy klawisz też ciszej, głośniej. No i w LG mamy klawisz tutaj definiowany, gdzie możemy sobie jakąś aplikację tam powiedzmy odpalić. Na samym dole też port micro USB i słuchawki. Tutaj akurat troszeczkę inaczej, raz jest po lewej, raz po prawej stronie. No ale to jest wszystko, można powiedzieć, więc tutaj szału no nijako nie ma, ale też nie ma się spodziewać czegoś więcej, że tak powiem. Dobrze, przejdźmy może do wydajności. Tutaj bardzo ciekawa sprawa, bo będziemy mieli konfrontację dwóch procesorów, Qualcomma i Mediateka. Jeżeli chodzi o Samsung Galaxy Trend, mamy tutaj Qualcomma SMM727A, a tutaj w LG mamy Mediateka MT6575. Jeżeli chodzi o procesor graficzny, w LG QPower VR531, a w Samsung Galaxy Trend już leciwy Adreno 200. Jeden plus stoi po stronie Samsunga Galaxy Trend, bo Galaxy Trend ma 768 MB RAM, LG L5 drugiej generacji tylko 512, aczkolwiek L5 ma już Jelly Beana, więc to może zaważyć tutaj o naszym teście. No ale może zacznijmy. Benchmark AnTuTu, no i zobaczmy, jak smartfony poradzą sobie w tym benchmarku. Trudno powiedzieć, czy Trend dostanie aktualizację do Jelly Beana. Chyba nie. Już tutaj można powiedzieć, zapasem jest Samsung Galaxy Trend Plus. Wydaje mi się, że on już będzie miał Jelly Beana, a może nawet KitKata. 4%. Ten test potrwa na pewno troszeczkę dłużej. Może przybliżymy trochę. No i ceny.
Patrzyłem ogólnie na ceny na Allegro, no to jest w granicach 450, 480, 490 za oba te smartfony. I to jest cena fair, to jest cena adekwatna do możliwości tych urządzeń. Bateria w Samsungu Galaxy Trend 1500 mAh, w LG L5 drugiej generacji 1700 mAh, nieznaczna różnica. Smartfony wytrzymują do 48 godzin, ale to jest taka góra. Nie są jakoś tam specjalnie prądożerne, ale też jakiegoś szału nie ma, że tydzień tam wytrzyma, to w ogóle nie ma takiej możliwości. Aparaty piątki spróbuję Wam wrzucić na stronę wideotesty.pl zdjęcia tego telefonu. Chociaż te dwa telefony już zdążyłem zrecenzować na stronie telesmartfon.pl, na moim prywatnym kanale, też to Wam chętnie zapraszam Was tam do obejrzenia recenzji tych smartfonów. No ale dzisiaj sobie właśnie porównamy, bo trudno też tutaj znaleźć jakiegoś takiego godnego konkurenta dla Trenda. Już L7 drugiej generacji bardziej może konkurować z L9 i chyba zrobię taki test. L9 pierwszej generacji i L7 drugiej generacji to też może być ciekawe zestawienie. No a tutaj cały czas jest robione, ale widać, że L5 idzie jak burza. Trend się zatrzymał na 47%, 57%. No czyżby ten RAM nie miał aż takiego znaczenia i czyżby Jelly Bean faktycznie był lepiej zoptymalizowanym systemem od Androida 4.0? Wydaje mi się, że tak, że coś w tym jest. No chyba, że MediaTek jest wydajniejszy od Qualcomma. Przynajmniej ten, który jest tutaj testowany. Tak też może być. No zobaczymy punktacja. To ogólnie, który test szybciej się odbywa, to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Wi-Fi obydwa włączone, bez karty SIM. No i testy graficzne tutaj. Po 4 fpsy w L5. 4, 5 fpsów, malutko. Takie same zagęszczenie też pikseli w tych dwóch ekranach, 230 pikseli na cal. No i mamy L5, pierwszy wynik. To już coś jest. No i zobaczmy. 6179 punktów, jeżeli chodzi o L5 drugiej generacji. Dokładnie. No, a Trend jeszcze się męczy. No, zobaczmy. I też już skończył. Ciężko idzie, jak krew z nosa, można powiedzieć. No i dokładnie. A więc jednak, mimo większej ilości pamięci RAM, no tutaj Samsung Galaxy Trend przegrał i to znacznie z LG L5 drugiej generacji, więc jednak no, trzeba przyznać, system ma znaczenie. Zobaczymy, na czym tutaj Trend stracił, jeżeli chodzi o punktację. Czy właśnie na procesorze? Tak, na procesorze dużo stracił. 400 punktów, jeżeli chodzi o L5 i 344, jeżeli chodzi o tego Qualcomma. Na ramię też stracił. Nie wiem, co oni tam za kości wrzucili. Jakieś chyba trefne. Okej. Tak mniej więcej by wyglądała wydajność tych dwóch smartfonów. Mimo 768 MB RAM Trenda w stosunku do 512 LG-ka, ten LG troszeczkę chodzi lepiej. Dobrze, może odpalmy jeszcze jakąś aplikację. Quick Office. No i odpalimy plik 5-megowy wordowski. Zobaczymy,
który będzie pierwszy, który odpali. No teraz tutaj LG też powinien swoją wyższość potwierdzić, jeżeli tak mu dobrze poszło w benchmarku Quadrant. Ale się ściemniło na kamerze. No. L5. No i jednak L5. Dokładnie, już możemy przeglądać w całości ten plik. Nie jest to oczywiście komfortowe przeglądanie, a i trend dopiero w tym miejscu. Czyli otwarcie przyznajemy, że jednak L5 jest wydajniejsza od Samsunga Galaxy Trend, jeżeli chodzi o same podzespoły i ten MediaTek z tym 512 MB RAM i tą grafiką PowerVR 531 pokonuje Galaxy Trenda, więc można powiedzieć, że mamy tutaj dwa do zera. Jeżeli chodzi o aparaty, no tutaj powiem Wam szczerze, że już bez jakiegoś tam testu można powiedzieć tutaj robionego, no jednak Samsung Galaxy Trend robi lepsze zdjęcia, tu jest lepsza matryca 5-megapikselowa, zresztą LG jakoś nigdy nie błysło, jeżeli chodzi o multimedia, podobnie z dźwiękiem, chociaż tutaj jest już można powiedzieć na porównywalnym poziomie, co nie zmienia faktu, że cały ten mój test chyba wydajnościowo wygrywa no, LG L5 drugiej generacji. Cena jest podobna, jednak ta wydajność na pewno jest troszeczkę lepsza. No ciekawe, co by było, jakby trend właśnie dostał Jelly Beana, jakby ten test wtedy wypadł. Na tą chwilę wydajniejszą jednostką, lepiej zoptymalizowaną na pewno jest Samsung, jest przepraszam, LG L5 drugiej generacji. No i on jest naszym zwycięzcą testu. Dzięki za oglądanie. Podzielcie się własnymi spostrzeżeniami odnośnie testu, odnośnie tych telefonów. Komentujcie, subskrybujcie. Wchodźcie na stronę wideotesty.pl, to jest ważne, na forum. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej.